Cześć, tu Pudelek. Ja nazywam się Michał Dziedzic, a w studiu razem ze mną zasiadają redaktorka Paw. Cześć. I redaktor Droppa. Witam wszystkich. Dziś weźmiemy na tapet ostry konflikt Pauliny Smaszcz i Izabeli Janachowskiej, a na deser zapodamy rytuał kakao, który oferuje od niedawna Anna Wędzikowska. Nowy beef, który mógłby potencjalnie rozstrzygnąć się w oktagonie jakiejś federacji Fame MMA albo Prime League? High League, przepraszam. Ale czy tych rogów tam wystarczyło? Bo to oktagon 8 rogów, a tutaj coraz więcej jednak mamy osób w tym konflikcie, nie? No, jest naprawdę sporo osób zamieszanych. Rozrysujemy to dla was, przynajmniej tutaj w naszej mapie myśli. Ja już się doliczyłam 7 kątów. Kto jeszcze? 8. To jeszcze oktagon jakoś tak się załapie. Paulina. Dobrze, to zacznijmy od początku. Tak. Wielki beef. Paulina Smaszcz, która ostatnio atakuje wszystkich, więc nie jest to coś nowego, że... Paulina ma beef ze wszystkimi w ostatnim czasie. Że ona tutaj zabiera głos. I dosyć nieoczekiwana bohaterka tutaj w uniwersum pani Smaszcz, Izabela Janachowska. Została zaatakowana. Paulina Smaszcz dość nieoczekiwanie wbiła szpilę Izabeli Janachowskiej w jednym z podcastów, który ma bardzo uroczą nazwę i myślę, że wiele mówi o tej sytuacji. Tak, pamiętajmy, kochani, nomen omen, mianowicie podcast Anny Zeidler nazywa się Porażka, czyli sukces. I Paulina stwierdziła, że tak, to jest ten moment, żeby się odpalić. Bo po co mieć jeden beef, bo wydaje mi się, że Paulina tam poszła, żeby też trochę wyjaśnić tę sprawę ze swoim byłym mężem, tam ten wątek również był poruszany, ale po co mieć jeden beef, jak można mieć kilka, więc... No i jeden zabieg ukończyła, tak, ujawniła co chciała, ujawniła kurzo. Tak, ona to się tam dzieje. Tak, to się już dzieje. Na boku, więc jak taka... cicho, tak, milcza, coś nowego. Jak każda seria z sukcesami, Paulina stwierdziła, pora na spin-off. I teraz zrobiła drugi beef wychodzący z tego. W podcaście, przypomnijmy, Porażka, czyli sukces, Paulina mówi, co następuje. Co to są za ekspertki? A mowa tutaj o Iwonie Pawlowicz i o Izabeli Janachowskiej właśnie, które miały czelność, według Pauliny, skomentować jej sytuację z byłym mężem, z Kurzopkami, z Kasią Cichopek. Chociaż zaznaczmy tutaj, że dziewczyny skomentowały to tak bardzo... Dyplomatycznie. Delikatnie. Tak, bardzo, tam było, że no, coś na zasadzie, że no, trudna sytuacja. Jak jesteś szczęśliwy, tak. No to raczej nie wbijasz szpili innym osobom, no ale... Smaszcz postanowiła odpowiedzieć. Paulina wzięła to bardzo do siebie i powiedziała... Choć chcę tutaj zaznaczyć, że ona, zanim jeszcze przytoczymy, co powiedziała, że ona to powiedziała w formie żartu. Aha, dobra, to tutaj otwieramy w takim razie cudzysłów na żart. Co to są za ekspertki? Iwona Pawlowicz, która rozbiła rodzinę mężczyzny z trojgiem dzieci. W ogóle Iwona Pawlowicz ma ostatnio ciężki okres. Najpierw Rutkowski, teraz biedna, no, tak. Taka dygresja. Troje dzieci zostało po rozwodzie, sama nie ma dzieci i radzi mi, matce, Iza Janachowska, która wychodzi za mąż za milionera, czyli strzela sobie z nim dzidziusia, a on odpuszcza żonę, która jest w średnim wieku i jakby wow. Wow, Strzela sobie z nim dzidziusia. No, tutaj mocny kaliber rzeczywiście. I te słowa, jak można było się spodziewać, spotkały się z ripostą Izy Janachowskiej, która wysmarowała taki post, gdzie w notatniku był esej zeskrinowany na temat Pauliny Smaszcz. I właściwie, słuchajcie, czego tam nie było? Może zacytujemy najmocniejsze kawałki z tej odezwy Izabeli Janachowskiej. Tutaj padło. Mój obecny mąż poznał mnie 3 lata po swoim rozwodzie. Myślę, że to wystarczająca karencja, która nie daje nikomu prawa do stwierdzenia, że rozbiłam czyjekolwiek małżeństwo. No ale co najlepsze, zaczęło się później, bo jak gdyby na początku to jest takie dobre, jak gdyby ja tutaj siebie usprawiedliwiam. Najfajniejsze jest to, że Iza przyszła z dowodami. I to nie były jej tylko własne myśli, ale stwierdziła, że dobra, tutaj smaszczowa o mnie coś gada, to co robimy? Szukamy kurde w skrzynce kontaktów, kiedy ta baba do mnie pisała, robimy screeny i wrzucamy to na Instagrama w ogóle.
Dobrze, Iza, która się pozycjonuje obecnie taką jednak na wielką damę, elegancka pani stań z gwiazdami, jednak gdy przychodzi co do czego, Iza mówi fora ze dwora, nie, w ten sposób będziemy się bawić. I co było w tych screenach, powiedzcie mi? No, w tych skinach było bardzo ciekawie, bo też Iza oburzyła się na to, że chyba najbardziej zabolało ją właśnie to stwierdzenie, że Kasia może chciała wyrwać milionera. Że chciała wyrwać milionera, że strzeliła sobie dzidziusia, a tak naprawdę w tych skinach, które pokazała Iza, wynika, że Paulina również poszukiwała majętnego partnera i radziła się Izy, czy może jakiegoś takiego zna, może Krzysiu jej mąż ma jakiegoś znajomego singla. Mm-hmm. I tutaj padło takie sformułowanie. Miłość spotyka tak samo biednych, jak i milionerów i jest wartością nadrzędną. Przynajmniej dla mnie. Nie wiem, jak jest dla ciebie, bo po przypadkowym spotkaniu na ulicy napisałaś mi SMS-a. Iza, szukam faceta. Może Krzysiek ma fajnych kolegów? Czyżbyś sama szukała miłości z kimś majętnym? Bang! Bang. W ogóle powiem, gdy to się działo, ja akurat nie miałem dyżuru, ale byłem w drodze autobusem na kampus, praktycznie przejechałem mój przystanek, gdy widziałem po prostu... Emocje! Ludzie myśleli, że jestem naprawdę jakiś, no... Że trochę mi że trochę mi śmigło, odfrunęło gdzieś, bo siedziałem, patrzyłem na ekran telefonu i śmiałem się na głos. W sensie mówię, to jest jakość w polskim show biznesie, której dawno już nie mieliśmy. I jak gdyby to jest coś, dlaczego my tu pracujemy. I w ogóle, no tak, wysyłajcie, postujcie te screeny, autujcie ludzi, tam jest zbyt wiele powiązań. Strasznie wiele osób w showbizie jest takich delikatnych, że nie, bo jeszcze kogoś urazi, nie ma co palić mostów. Takie, i teraz mówię, ostatnia rozmowa z Jessica Mercedeska mówi, że nie, ona teraz wszystkich kocha i ona ze wszystkimi chce mieć dobre relacje. Nie! my chcemy... Nie chcemy mięsa. Krew, pot i łzy. Jakby... Chcemy szczerości, otwartości i to jest właśnie to. To jest właśnie to. Iza, brawo. No Iza, brawo. No i tu są takie naprawdę, taka mocna odpowiedź, bo zawsze właśnie było takie, że ktoś coś słyszałam, a ona tu normalnie daje screeny. Widzimy, co na nich jest i... No i odpowiedziała też. I jeszcze Paulina zakończyła to takim sformułowaniem, że najlepszym partnerem dla Smash byłby Jarosław Kaczyński. Bo też nienawidzi kobiet, To jest słowa Izy Janachowskiej. Jakby co tu dodać? No, wow. Iza to oczywiście wszystko skrobała, będąc gdzieś na plaży, nie wiem, na Seszelach, czy w innym pięknym, egzotycznym miejscu. Też jakiś taki syndrom, nie? Że Kinga Rusin smaruje mocne takie odezwy, gdzie się wygrzewa pod palmą. Może to jest inspirujące, wiecie. Może jest to inspirujące dla polskich gwiazd. Też myślę, że no może zmienić szerokość geograficzną, ale jednak ten taki polski pierwiastek zostaje w tobie. I trochę, wiesz, no jak jest trochę tak za pięknie, to nagle mówisz, to coś tutaj mało się dzieje. Zróbmy coś fajnego. No i słuchajcie, jest ciąg dalszy oczywiście. Paulina Smaszcz odpowiedziała i tu się naprawdę zrobiło gorąco, bo zarzuciła Izie totalną, absolutną interesowność. Pisząc tak. Nękasz i krytykujesz dziewczyny, które pracują na twój sukces i zmieniasz rotacyjnie ludzi, gdy tylko czujesz, że nie są tobą zachwyceni. Krzysztofa znam wiele lat i znam historię, jak opuścił swoją mega inteligentną żonę Katarzynę i jaka była związana z tym trauma i historia. Wiedziałaś, za kim biegasz i za jakimi pieniędzmi. I że nie odpuścisz milionera dla torebek, ciuchów i brandów, które są dla ciebie ważniejsze niż ludzie i relacje. Wow, no powiem wam, taki bifik to jest raz na kilka lat. Znaczy, wyjdźmy w ogóle z tego, jaki jest problem w tym, że no, jest bogaty chłop i jak gdyby i dziewczyna chce się, no fajnie, dodatkowy atut, jakby... Oczywiście. Kto, niech pierwszy rzuci kamieniem ten, kto jakby by nie skorzystał, kto by na to nie poleciał. Jakby, Paulina, usiądź, odetchnij. No, na spokojnie, kochani. Jakby, czyją stronę trzymacie tutaj w tym bifie? No Izy. Iski, wiadomo. Team Iza all the way. Ale dobra, no mniejsza.
Co tam się działo dalej? Co tam się działo dalej? Bo to jak każdy dobry beef, ten też polegał na dialogu. Tutaj jedna powiedziała, druga powiedziała. Tak, druga powiedziała, no i po dialogu kroczyli tak naprawdę prawnicy. Chwilę po tym... Jeszcze nie. No głos w końcu zabrał Krzysztof Jabłoński. Z jakiegoś podejrzanego konta Krzysztof Podłoga Jabłoński 01. Więc wszyscy byli przekonani, łącznie z Pauliną Smarz, że to jest jakiś fake. Ale okazało się, że nie, że to konto obserwuje Izę Janachowską właściwie tylko. I Iza obserwuje to konto i później skontaktowaliśmy się z Izą. Potwierdziła, że jest to jej mąż, który chyba przekleił jakiś tekst z maila, bo tam było wysłano z iPhona i tak dalej. Komentarze na Instagramie. Z telefonu. Tak. I co tam i padło? Krzychu tam się fajnie odpalił. Pan Krzysztof między innymi zaczął wyrzucać Paulinie, że co ty kobieto, co ty znasz moje nie rozliczenia, tylko co jest podatkowego. Zeznania. Czy ty masz wgląd w moje zeznania podatkowe? Czy ty wiesz, jak wyglądało moje życie? Jakby nie, nic nie wiesz. Najfajniejsza była wzmianka, bardzo długa. Znaczy, no może nie bardzo długa, ale to, że osobny wątek poświęcił temu, że a tak w ogóle to Iza nie ma limitu na zakupy. Może sobie robić taki shopping, jaki chce. Super. Mega kochający, wspierający mąż. Tak. Takiego ze świecą szukać. Naprawdę, naprawdę. I na końcu jeszcze, daj mi święty spokój i przestań się mną interesować. No dobrze. I jeszcze pogroził Krzysztof, że jeżeli nie zniknie to krzywdzące sformułowanie z profilu Pauliny, to do akcji wkroczą prawnicy i dał jej 24 godziny. I rzeczywiście chyba... Samo południe się... Podziałało, bo te słowa zniknęły z profilu. Tak, zniknęło to zdjęcie, gdzie tam Paulina jeszcze środkowym paluchem wymachuje. I to jest ekspertka do spraw wizerunku i komunikacji. Przypomnijmy. Ale tu akurat, tu powiem, że trochę Paulina straciła w moich oczach tym, że usunęła to zdjęcie, bo ja oczekiwałem trochę na taką Lana Del Rey kontra, to była Azalea Banks, zdaje się. To jest fantastyczne osoby. I one zaczęły się o coś kłócić w internecie, o co tam było jakby nieistotne. Ale puenta była taka tej dyskusji, że Azalea Banks stwierdziła, że czy powinna już teraz zacząć gadać ze swoimi prawnikami, bo Lana tam gdzieś zasugerowała, że mogą pójść się ustawić na bitkę. I no to Azalea w tym momencie wysunęła, że dobra, to ona zacznie grać ze swoimi prawnikami, a Lana na to, że powiedz im, że to nie jest groźba, że to jest obietnica. Ja szukam podobnych trochę sentymentów tutaj. No a tu się wycofała Paulina jednak z tego, co... Tak, trochę miękka gra. No jak jednak Krzysztof Jabłoński grozi pozwem, to się zmienia perspektywa na sytuację. Pani Paulina tutaj też zagrała trochę tymi kartami i opublikowała pismo od swojego prawnika. Od radcy swojego radcy. Tak. Pani, i tym razem uderzyła, nie ma pojęcia dlaczego, w media, które rzekomo działają na jej niekorzyść i krzywdzą ją i psują jej wizerunek. Autorytet. Paulina nie potrzebuje żadnego pomocy. Absolutnie jakby jesteś... Radzisz sobie świetnie. ...wystarczalna, jeżeli chodzi o psucie swojego wizerunku. Chcemy tylko powiedzieć, że my po prostu cytujemy, co ty wypisujesz. Tylko i wyłącznie. My tam nie dodajemy swoich opinii za bardzo, bo jakby to nie jest konieczne w tej sytuacji, gdy sprawa jest na ostrzu noża. Więc egzotyczne było to pismo i lektura tego bardzo dziwnego pisma. Nie wiem w ogóle, który prawnik by sobie pozwolił na... Poczekajcie. Na takie coś. Bo tam naprawdę fantastyczne hasła padają. Moment. Tak. My drżeliśmy w redakcji, czytając to. O nie! Musimy usunąć wszystkie artykuły o Paulinie Smaszcz. Słuchajcie! Zapomnijmy, że ona słuchajcie. Chwila zacytujmy, moment. Bo to jest naprawdę opus magii tutaj. Ali McBeal never. Inkryminowane materiały prasowe w sposób bezlitosny niszczą reputację zawodową oraz autorytet pani Smaszcz jako doktora nauk społecznych, powodując utratę zaufania opinii publicznej, w szczególności co do deklarowanych wartości osobistych w oparciu, o które moja klientka od wielu lat konsekwentnie buduje... Konsekwentnie buduje, bo tam jest ciekawe w sumie. Swoją pozycję zawodową. No tutaj akurat nie wiemy, jak tam Paulinie się w życiu zawodowym układa, miejmy nadzieję jak najlepiej. I tutaj... mały wątek, który najbardziej mi się spodobał z tego całego oświadczenia, przepraszam, stanowiska w sprawie,
pani radczyni prawnej. Publikowane na przestrzeni ostatnich miesięcy materiały prasowe na temat pani Pauliny Smarzcz w sposób szczególnie dotkliwy podważają zaufanie do prowadzonej przez moją mocodawczynię działalności naukowej, szkoleniowej, mentoringowej oraz uznanego na rynku eksperta do spraw komunikacji i public relations. Public relations, no, rzeczywiście ekspertka. I tutaj mi się nasuwa taki wniosek, że nieważne ile mądrych słów się użyje w oświadczeniu, nie znaczy, że ono ma sens. Bo tutaj ewidentnie tego brakuje. Po prostu o co chodzi? No i nikt się nie przejął jakoś szczególnie tym pismem, po którym chyba my wszyscy mieliśmy drżeć, dziennikarze, Bogu ducha winni w ogóle w tej całej awanturze. I Iza chyba też się nie przejęła, bo dodała wideo, na którym wywija tam włosami, kąpiąc się w lazurowej wodzie i słucha piosenki Relax, Take It Easy. Więc nie wiem, czekacie na Izę i Paulinę w oktagonie? Jak to się może rozstrzygnąć? Czy będzie ciąg dalszy? Oczywiście liczymy na to, prawda? Na oktagon... Tak, ostatnio wszystkie konflikty próbujemy do oktagonu ściągnąć. Jakby mierzmy wyżej. Idźmy do sądu. Ale nie, no mam nadzieję, że jakiś ciąg dalszy będzie. A jak nie, no to jeżeli nawet ta afera już jest jakaś taka wytłumiona, to mam nadzieję, że jakiś kolejny spin-off będzie. Paulina znajdzie sobie kogoś nowego. Ja myślę, że tak, że to przez to, że Paulina teraz usunęła ten post, przestała wymieniać się z Izą, to myślę, że znajdzie się ktoś jeszcze. Dobra, to kto? No właśnie, kto będzie kolejny tutaj na celowniku Pauliny? Kto jeszcze jest milionerem, co? Słuchajcie, kto jest milionerem? A myślicie, że na przykład Paulina mogłaby wejść w jakąś komitywę z Krzysztofem Rutkowskim i jakiś taki sojusz przeciwko Iwanie Pawlowicz zawiązać? Matko. Ale Krzysiu się już pogodził z Pauliną. A już tak, dobra. Tam już kwiaty zostały wręczone, tak. No tam, co w tych kwiatach, a może w tych kwiatach był podsłuch. Bilet do na Zanzibar. No, na pewno Paulina zobaczyła tutaj nowe możliwości i taką przestrzeń medialną. Dlatego mam wrażenie, atakuje kolejne osoby, o których się częściej jednak pisze na łamach portali niż o niej. I to chyba taki nowy pomysł na siebie, Paulinę Smarzcz. Nie macie takiego wrażenia? Super, ja to absolutnie propsuję. Jest to ewidentnie nisza, którą na tym rynku Paulina zauważyła, stwierdziła, że ją wypełni. I oby tak dalej. Ja tak ostatnio użyłem takiego porównania, że Paulina jest takim naszym polskim Kanye Westem. Taka polska odpowiedź na Azalię Banks może. Takie osoby, które coś tam robią obok, ale też jednak ten wieczny beef dookoła nich, który się kręci, który no naprawdę, Jezus. Pamiętam jak w programie Wendy Williams, moja ikona absolutna, wspomina o Azalii Banks i wyliczała osoby, z którymi Azalia Banks w trakcie swojej kariery się pokłóciła. To trwało dobrze 2 minuty, zanim przez wszystkie nazwiska przeleciała. Ja życzę Paulinie tego samego. Powiem ci, że wysoko mierzysz, bo mi się nasuwa takie skojarzenie z wielką osobowością polskiego internetu swego czasu. Nie wiem, czy pamiętacie, drodzy słuchacze, pani Sarah May. Co to tak? Koszula bliższa serce. Prowadziła blogaska i jechała dosłownie po wszystkich. To był jej zdecydowanie pomysł na swoją karierę. I gdzieś tam przez jakiś czas to rzeczywiście miało sens. No tak, tylko gdzie jest teraz pani Sara? Halo? No właśnie, halo. Gdzie jest pani Sara? Musimy zrobić śledztwo pudelkowe i ustalić, co się stało ze Sarą May. Może ona kiedyś się najpierw pokłóci teraz... Wielką gwiazdą naszego portalu, tak. Czyli uważ, że Paulina jest taką duchową spadkobierczynią. Myślę, żeby się dogadały. Paulina pisze poradnik, jak zepsuć swój wizerunek medialny, myślę, i zbiera teraz po prostu, wiecie, materiał. A może to jest właśnie, dokładnie, może to jest materiał na... Praca naukowa, dokładnie. My śmieszkujemy. A może się będzie habilitować, publikacja. A tutaj po prostu materiał jest zbierany. Wielu celebrytów tak się tłumaczy, prawda, że coś było kreacją, że coś było performance'em. Tak, właśnie jest w tym przypadku. Przy każdym kolejnym odpale to jest po prostu nowa osobowość. To nie był Sebastian Fabiański, to był Sebastian kolega Rafał Ali. Jakby, no, fajnie. Och, jak się łączą te sprawy pięknie. No, w tym roku w showbiznesie się dzieje. Oj, tak? Doceńmy to. Doceńmy te miesiące, Jezus. Bo... Sezon ogórkowy? Nie znam go, naprawdę. Nie znam go. No, podsumowanie roku będzie gorące. Będzie gorące, ale po tych emocjach czas na chwilę oddechu. Może na Bali się udajmy?
i razem z Anią Wędzikowską weźmy udział w ceremonii kakao. Mniam, mniam. Drodzy słuchacze, jeżeli ma się przypadkiem 1700 dolarów na zbyciu, to możecie udać się w podróż życia 10-dniową razem z Anną Wędzikowską do raju. I co tam można robić? Bo to jest nowy pomysł na biznes. Kiedyś jednej z twarzy TVN-u. Ale w ogóle, bo powiedziałaś 1700 dolarów, to jest taka kwota dość abstrakcyjna, powiedzmy. Przynajmniej dla mnie. To sprawdzamy 8 tysięcy złotych. 8 tysięcy złotych. Anna Wędzikowska oferuje raj za 8 tysięcy złotych. Co konkretnie? Ale co w tym raju? Właśnie, co w tym raju? Słuchajcie, no w tym raju najważniejszy jest rytuał picia ceremonialnego kakao. A oprócz tego możecie również nauczyć się obrabiać swoje zdjęcia na Instagramie. To jest bardzo, super, myślę, bardzo potrzebną a, teraz no umiejętnością. Anka wie, jakie są jej silne strony. No, nie no, naprawdę, praktyczne takie zajęcia, rzeczywiście. Podoba mi się też taki eklektyzm, nie? Że tutaj wellness, tak, self-care, a myślicie, medytacja, że tak, kakaoko. Selfiaczek i... A później selfiaczek i przerabiamy. Z tego ale obrabiania to... zdjęć to będą i wykłady, i ćwiczenia, czy nie, tylko tak, zajęcia praktyczne? To, słuchajcie, oprócz tego, że będziecie chodzić tam z telefonem i kubkiem z kakao, będą tak, warsztaty z rozwoju osobistego, wycieczki do świątyń zlokalizowanych na wyspie Bali, wspólne sesje jogi i medytacji, no i wiadomo, kwintesencja, popijanie specjalnego, ceremonialnego kakao w atmosferze celebracji. Jakie to jest kakao? Ono jest takie wyjątkowe. No nie Nesquik. A może właśnie? Nie, jestem, może już Decamerono, to wiecie, to takie co do ciasta, no, co, to lepsze kakao, takie wytrawne, co dzieci... Co dzieci nie chciały, bo tam cukru nie było, no to myślę, że no, taki dla wysma, dla takich wyszukanych kubków smakowych, to taką arenę już. Możliwe. No i co obejmuje ta cena? Bo to jak tutaj zauważyłeś, droppa, to jest ponad 8 tysięcy złotych, ale trzeba doliczyć, tak, koszty biletów w jedną i drugą stronę, no, więc pewnie no, około 3 tysięcy. Za co jeszcze trzeba płacić? Za napoje. Za napoje. Czyli za to kakao też muszę zapłacić? Wydaje mi się, że wydaje 8 tysięcy na picie kakao, za które jeszcze muszę zapłacić. Wow. Tak, właśnie, wow, właśnie tak to wygląda. Jeszcze za coś tam. No i wiza. A, wiza, no właśnie, okay, o tej dobra, wizie zapomniałem. No tak, więc pewnie tak orientacyjnie z tymi napojami, no to nie wiem, ile, 12 tysięcy złotych może wyjść? Około mniej więcej. Ale selfiak z Anną Wędzikowską bezcenne. Ha. Są rzeczy, których kupić nie można. Za wszystkie inne zapłacisz. Ale tutaj niestety Ania Wędzikowska nie była pionierką, jeżeli chodzi o ceremonię kakao. Oj nie. Kto jeszcze oferował podobne usługi? No, myślę, że takie właśnie picie kakao to jakiś taki nowa fallback career dla naszych celebrytów, że jak, okay, już, że jak już coś nie wychodzi, to ej, to wypijmy razem kakao, macze, cokolwiek. I... No, absolutną pionierką w tego. Tak. Chociaż no wiecie, no, przynajmniej z naszej perspektywy, prawdopodobnie ktoś gdzieś indziej to kakao już ceremonialne pił, tylko taką osobą, która sprawiła, że pudelek tym kakaem się zainteresował. Była Tamara González-Perea, wielka fanka okazania kroczy i nie tylko. Nie no, kroczy okazała... Potem Akademia też to podłapała, więc okay, jakby... Kroczy, bo tak okazała się. Stanęła nad takim kominem, co w ziemi był wykopany tak. I tak... Puch, tak i ten tak zasłoniła suknią ten... Nie było, siwy dym. Siwy dym. Siwy dym do duszy. Ale tak, bo Akademia już od dobrych kilku lat tak właśnie budzi w swoich klientkach wewnętrzne dziecko, boginię Bastet, Afrodytę, tam może zależy, czy tam bardziej kultura helenistyczna jest ci bliska, czy starożytny Egipt, to możesz sobie wybrać, którą boginię sobie budzisz. I tak, przy czym trzeba tutaj zaznaczyć, że Makademia to oferowała póki co, wydaje mi się, tylko na polskiej ziemi i to tak się w kilku tysiącach się zamykała. Tak. No, był to tak czyli bardziej... tańsza opcja, taka ekonomiczna, tak, jeżeli ktoś jest chętny taka na lokalna, kakao. Taka lokalna. I tam na przykład, o, i tam jak budziły dzieci te swoje wewnętrzne, te panie, to na przykład tak skakały na poduszki. Skakały na poduszki i się biły tymi poduszkami. Za okazjonalne ile? Okazjonalna cena 4300. No to grosze, słuchajcie, za takie przyjemności, takie atrakcje. Ale myślę, że Ania Wędzikowska powinna właśnie rozbudować te wszystkie swoje oferty. No bo gdzie są boginie? Gdzie są nawiązania do właśnie kultury, nie wiem, greckiej albo helenistycznej? No mało tego.
mało tej ideologii w tym wszystkim. A ona tam wybudza jakąś boginię też? Czy jak to nie, wyglądało? Właśnie nie wybudza żadnej bogini. Nie, właśnie tam tylko bardziej co? Bogini selfiaczków jest wybudzana i jak ją obrobić. Bogini Instagrama. Myślę, że to jest tak naprawdę dopiero, słuchajcie, początek jej drogi takimi. No tak, no dziewczyna zaczyna, daje jej czas. Tak, myślę, że chce wyczuć zainteresowanie, ile osób by chciało z nią wypić kakałka. Później będą, myślę, takie głębsze jakieś rzeczy, na przykład już jak dodać hashtagi do postu albo opis, nie wiem. W ogóle... Jak dobrego Reelsa nagrać, no słuchajcie. W ogóle też ta śmieszna sprawa, bo tutaj na naszej stronie mamy wyciągniętego tego screena, że jest cena podana, jest cena uaktualniona, że jest jakaś wielka promocja i że łapcie teraz, to, ale teraz jakby dopiero wiemy o tej ofercie, więc jak to w sumie wygląda? To jest tak zwany ten chwyt marketingowy, że zawsze się mówi, że coś było droższe, a tak naprawdę... Albo zadziałała jakaś bogini. I obniżyła cenę. Dziękujemy bogini wyprzedaży. A nie, Ania przebudza swoją moc. Nie boginie, tylko moc. Moc. A nie jednak twierdzi, że to jest takie z wewnątrz wychodzi, nie że jakaś bogini da. Co jest w sumie fajne, taki bardzo profeministyczny message jest tam w tym zawarte, myślę. Więc nic, tylko brać, korzystać i pić to kakao na Bali razem z Anią Węgrzyk. Czy w ogóle może też uściślimy, co to kakao daje, jak gdyby, jakie są atuty takiego spożywania rytualnego. Jakie? Tutaj się dowiadujemy właśnie. Oh. Mianowicie, to jest taki plan, taki trochę grafik rozpisany. Wieczorem weźmiemy udział w ceremonii kakao. To nic innego jak popijanie specjalnego, ceremonialnego kakao w atmosferze celebracji miłości, uważności na siebie i innych, poczucia bezpieczeństwa i empatii. Rytuał picia ceremonialnego kakao otwiera serce, stymuluje pracę mózgu, a nawet leczy duszę. A, można wyleczyć duszę. Zamiatane. Szukałem odpowiedzi na to, jak wyleczyć duszę. 27 lat i teraz w końcu wiem, że wystarczy wypić to kakao. Fajnie, fajnie. Jeszcze raz usłyszę kakao dzisiaj, to dostanę jakiegoś udaru, ale dziękuję wam bardzo za tę rozmowę, za te wszystkie ploty, bo naprawdę dzieje się sporo w polskim show biznesie. Wam, drodzy słuchacze, herbatki fajnej, ciepłej, albo kawki, albo właśnie kakao na wyciszenie. I słyszymy się już niebawem. Dzięki, na razie. Pa! Buziaczki. Kakaoko tylko bez kożucha.